Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ja nazywam się Marta i dzisiaj postanowiłam, że będzie taki luźny vlog, ale powiem wam też w nim, jak radzę sobie z owadami w stajni, bo nie wiem jak u was, ale u nas po prostu masakra, są konie tak wszystkie pogryzione, a Ron chyba jest najmniej, ale ogólnie jest masakra. Fox jakiś czas temu wrócił z padoku po prostu we krwi od tych ugryzień, cały w bąblach, no masakra. Napiszcie w komentarzu, czy u was też jest tak dużo meszek, bo u nas to jest po prostu katastrofa. Ja wzięłam Aronowi z domu właśnie derkę środkową, udało mi się ją znaleźć, bo mam 5 derek środkowych i totalnie nie wiem, gdzie która jest, ale dzisiaj zaczęłam porządki i znalazłam jedną i może w trakcie dalszych porządków u mnie w mieszkaniu znajdę kolejne derki. I co? Jedziemy do stajni, ja sobie pojeżdżę i pokażę wam, co używam, żeby pomóc Aronowi w walce z meszkami. Jestem już w stajni i będę musiała iść chyba po Arona na padok, bo podejrzewam, że jest jeszcze na padoku. Idę właśnie po koniki na padok. Są za mną i trzeba je zdjąć. Koniki już na padoku, będę musiała je zaprowadzić do stajni. I w ogóle Natalia, jak sprowadza konie, a wiem, czy to tak nałeś, Natalia, jak sprowadza konie, to jest w stanie normalnie zdjąć je obydwa naraz i jest wszystko git. A ja, jak próbuję, to nie jestem w stanie, bo Aron jest tak o mnie zazdrosny, że rzuca się na Foxa i go atakuje, kopie, gryzie, że muszę je zdejmować osobno, bo Aron jest po prostu okropny wtedy. Idę ja. Prowadzę konia ze złej strony i bez uwiązu. No już pod ciebie wróciłam, Fox. Też do stajni pójdziesz, chodź. Chodź, dzisiaj w ogóle nie kryzą aż tak bardzo owady, bo jest wietrznie. Fox nawet nie ma derki środkowej, ale i tak wam pokażę, co używam na owady. Jestem w naszej siodlarni opaszarni i oczywiście tutaj jak zwykle coś musi buczeć. Ja nie wiem co, to coś wydaje takie dźwięki i strasznie mi to wkurza. Dlatego szybko wam tutaj powiem, co używam z podstawowych rzeczy na owady dla Arona. Więc mamy zrobione jedzenie i już wstanę suplementy i ostatnim suplementem, który wsypię, jest to. I to naprawdę działa, to jest Fly Out z Horseline'a. Oczywiście z kodem ARON10 macie zniżkę na to, o, w Horseline'ie. I to jest suplement, który sprawia, że koń wydziela zapach, że odstrasza on w ten sposób owady. I serio, ja widzę po tym mega efekty, tylko trzeba to podawać regularnie i tak minimum miesiąc, żeby to zaczęło działać. I na przykład odkąd to podaję, Aron nie miał ani jednego kleszcza, a teraz jest sezon na kleszcze, ja nawet sama do domu przynoszę kleszcze. I to naprawdę daje super efekt, też o wiele mniej owadów do niego podlatuje niż do innych koni na padoku, więc naprawdę, naprawdę działa i polecam wam to. Także wsypujemy po 3 miarki do każdego pudełka, ponieważ Aron dostaje 2 razy dziennie posiłek, a tutaj mam w zaleceniach 6 miarek dziennie, także sporo tego idzie i kosztuje to, uwaga, to kosztuje 79 zł, ale starcza na miesiąc. Także myślę, że warto, jeśli chcecie zwalczyć owady u swoich koników. Jedzonko zrobione, także idziemy do Arona szykować go. Dzisiaj w ogóle ubieram taki ładny fioletowy komplet, także widzimy się za chwilę podczas szykowania Aronka. Aron już osiodłany, niestety nie nagrałam wam, jak go szykuję, bo było bardzo dużo osób w stajni i był straszny hałas, dlatego pokażę wam teraz, jak on wygląda. Tutaj jest derka siatkowa na owady, jest wypsikany sprayem na owady, które wam pokażę później, jak stajni się trochę rozluzuje, bo po prostu jest tam teraz jeden wielki harmider. No i fioletowe ochraniaczki do kompletu, dzisiaj fioletowy outfit. Jedziemy sobie z Aronem do lasu, ponieważ na placu jest też harmider i jest strasznie dużo osób, a ja mega nie lubię jeździć w takim tłumie, więc stwierdziłam, że jedziemy do lasu, bo wczoraj Aron miał dosyć taką mocną jazdę, bo robiliśmy bardzo dużo pracy na drążkach, plus jeszcze ustępowania, łopatki i tak dalej, więc go trochę zmęczyłam ujeżdżeniowo. Jutro... co tam łazi? Sarna? Jutro będziemy skakać prawdopodobnie, dlatego też dzisiaj stwierdziłam, że zrobię mu taki luz i nawet nie chcę galopować w tym terenie, tylko chcę pochodzić z nim po górkach, bo to jest takie fajne ćwiczenie na plecy, jedno moim zdaniem z lepszych ćwiczeń na plecy, łażenie po górkach z koniem. A konie w wieku Arona już mają troszkę słabsze plecy, dlatego wzmocnimy Aronowi plecki i będziemy chodzić po górkach z tempem. Uwaga, wchodzimy pod pierwszą górkę i za chwilę będziemy musieli zawrócić i z niej zejść, bo za tą górką jest droga, więc nie będzie jak przejechać. No, ale Aron sobie w ten sposób pobuduje plecki, pochodzimy po lasku, taki chillowy dzień dla niego dzisiaj. Uwaga, uwaga, kolejna, już bardziej stroma, jeszcze z zakrętem górka przed nami. I widzę, że tu jest takie fajne zejście, że nie będziemy szli tam, tylko pójdziemy sobie tędy
i od razu z niej zejdziemy i budujemy Aaronowi plecy. Możecie napisać w komentarzu, czy wy swoim koniom też w ten sposób pomagacie budować plecy, bo serio, to jest mega dobre ćwiczenie. I im wolniej koń schodzi z tej górki, Aaron idzie aktualnie za szybko, tym bardziej podstawia zad i w ten sposób bardziej buduje te plecy. Także bardzo wam to polecam, szczególnie jeśli wasze konie mają kissing, tak jak na przykład Aaron. W ogóle to mam bardzo mało czasu na ten dzisiejszy teren, bo jedzie do mnie Natalia i będziemy nagrywać, co mówią nasze konie podczas kąpieli, bo dzisiaj jest strasznie ciepło. Ja w ogóle ubrałam bluzę, nie wiem po co, bo jest strasznie, strasznie ciepło. I będziemy kąpać Aarona i Foxa i od razu zobaczymy, co gadają. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie nam bardzo przeszkadzał podczas tego, ale zauważyłam, że już przestało tak mocno wiać, więc myślę, że będzie git. Wiecie, jakie mam długie paznokcie, to jest jakaś przesada. Ja nie chciałam mieć takich długich paznokci, ale nie miałyśmy z moją Klaudią nad paznokci za wiele czasu i zostawiło mi takie długie i muszę w nich wytrzymać jeszcze 2 tygodnie, a jest no ciężko przy koniach z czymś takim. Mam nadzieję, że nie odpadną mi, bo troszeczkę przegięłam i aż mi głupio z nimi w stajni. W ogóle jest bardzo zły, bo już długo chodzimy po tym lesie i jeszcze nie galopujemy, a on jest nauczony, że w terenie zawsze jest galop. I teraz jest taki pobudzony, że muszę go strasznie trzymać, żeby nie galopował. Jaka tutaj górka. Tylko, że nie wiem, gdzie my ją zejdziemy, bo tam się zaczyna pole. Chyba będziemy musieli zaraz zawrócić, bo nie można wjeżdżać w pole, chyba że uda nam się jakoś boczkiem je ominąć, ale z tego, co mi się wydaje, to nie ma tam żadnej drogi, więc zaraz zobaczymy, co zrobimy, tylko musimy zejść. Aaron, idziemy powoli, powoli z tej górki. Patrzcie, jakie pole. Zmienię kamerę, uwaga. O, teraz lepiej. Chwila. Tu jest ścieżka, ja chyba mogę nią iść, bo tutaj nie ma żadnego pola i ja wiem, że ja wyjdę. Przejdziemy sobie tędy boczkiem i wyjdziemy z brzegu pola. Tutaj jest chyba legalnie, tak mi się wydaje, bo nie wchodzę tutaj w uprawy rolne. Tędy można iść, tylko Aaron nie żyje nic. Patrzcie, jak ładnie. O, i nawet pod górkę tutaj troszkę się zrobiło. To już w ogóle zrobimy mięśnie z Aaronem. Znaczy Aaron zrobi, ja to chyba tak średnio. Proszę bardzo, kolejna góra przed nami, tym razem już naprawdę stroma. Mam nadzieję, że Aaron nie zacznie pod nią biec, bo koniom ogólnie pod górki łatwiej się wchodzi, jak idą szybko, więc z reguły albo podkusowują, czy coś takiego, a właśnie sęk w tym, żeby on i wchodził, i schodził jak najwolniej, żeby pracował tym zadkiem i go podstawiał. Aaron, powolutku idziemy. Jezu, jaka góra wielka. Mam nadzieję, że zejście z niej nie będzie tak samo strome jak to wejście. Ale okej, okay, widzę, że tam jest już git. Łatwiej. Także idziemy dalej budować mięśnie grzbietu. Jednak okazało się, że to zejście jest naprawdę strome. I przed nami ciężka misja. Aaron, nie jedz, tylko idź do przodu, gościu. Ale to ostatnia górka, po której chyba dzisiaj będziemy szli, chyba że jeszcze jedna. Więc myślę, że nie zmęczę Aarona jakoś super bardzo tą górką, a popracuję troszeczkę w inny sposób niż na treningach. Nawet czuję teraz, jak on schodzi, jak mocno podstawia zad, aż mu się całe plecy uniosły. Serio. Ogólnie to okolica naszej stajni jest pełna górek i gdzie nie pojadę, to wszędzie jest nierówny teren i dla mnie to jest mega, mega, mega zaleta, bo to jest mega zdrowe dla koni, jeśli teren jest nierówny, tylko szkoda, że to są takie kamienie, bo musimy iść stępem cały czas praktycznie i mało jest dróg takich bez kamieni, dopiero jak się trochę oddali od stajni bardziej, są normalne trasy, a większość jest właśnie takich i jest mało ścieżek, na których można sobie pogalopować, chyba że się jedzie tak trochę dalej w ten teren. Już bardzo, bardzo blisko stajni, nawet ją już widać tam, o. I zaraz będziemy schodzić, w sensie ja będę schodzić z Aarona i wam pokażę spraya na owady, które używam i pokażę wam, jaką mam nerkę siatkową, bo udało mi się w końcu znaleźć, tak jak mówiłam na początku, udało mi się znaleźć moją nerkę siatkową, którą zgubiłam w domu i za chwilę ją ubiorę Aaronowi. Tutaj już widać naszą stajnię, padoczki i budynki ze drzewami. Jezus, Aaron, co takie straszne, nic się nie stało. No, tutaj widać naszą stajnię i w ogóle myślałam, żeby nagrać taki odcinek, że pokazałabym wam całą naszą stajnię, zrobić taki jakby tour po stajni,
I napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście taki film, czy to by było dla was ciekawe. Ja jeszcze oczywiście muszę zapytać się właściciela stajni, czy mogę coś takiego nagrać, i jeśli jesteście zgodę i będziecie chcieli, to nagram wam odcinek, którym pokazuję całą naszą stajnię. Wróciliśmy już z Aaronem z terenu i pokażę wam, jakich sprayów i ogólnie środków na wodę używam na Aarona na co dzień. Pierwszy to jest ziołowy spray na wodę z Efola. Wsikamy wszędzie, ze wszystkim pod brzuchem całego konia. Ten spray mega ładnie pachnie, serio. Jak wszystkie spraye na wodę śmierdzą według mnie, to ten pachnie jak ożywka jakaś dla dzieci, albo szampon dla dzieci. Drugi spray, którego używam na owady dla Aarona, jest taki cytrusowy, również z Efola. On już trochę mniej ładnie pachnie, ale jest chyba bardziej skuteczny niż ten ziołowy, więc również wsikamy Aarona wszędzie. Cały będzie wsikany. I mam jeszcze jeden. Mam jeszcze jeden spray. On jest dla koni i dla ludzi i według mnie on najmniej pachnie. Jest taki na bazie alkoholu chyba, więc jest taki dziwny zapach. Ale też działa i ja też się nie wsikam, kiedy jadę w teren na Aaronie. Kolejna rzecz, której używam na owady, to już nie jest spray, tylko taki stick, kulka pod pachę. Ja sobie tego używam tutaj za uszy, bo nie mam pomysłu, gdzie mogę sobie nakładać. I na wszystko w okolicach oczu, bo sprayami może być czasem lepiej skończone do oka, a takim czymś jest to dla bezpieczniej. To jest fajna alternatywa dla koni, które boją się sprayów. I ostatnia rzecz to jest żel, i tym nie możemy posmarować całego konia tak naprawdę, bo tego jest dużo, jest bardzo wydajne. Ale ja to używam w sumie też na pyszczek. I on bardzo ładnie pachnie. Nie wiem nawet w czym, ale ładnie. I to jest właśnie idealne coś dla koni, które boją się też sprayów i jest na pewno dużo bardziej wydajne niż ta kulka pod pachę. Ten stick. Także ten żel jest mega spoko. A oprócz sprayów, to żeby pomóc Aaronowi w walce z owadami, to używam jeszcze takiej dereczki w zebrę, na co ubiorę. Brałam właśnie Aaronowi derkę na owady. Jest taka cała w zebrkę, bo wzrost zebry sprawia, że owady mniej chętnie podlatują do koni, bo one chyba tej zebry nie widzą, czy coś takiego. Tutaj jest z kapturkiem, jest również osłonięta, więc bardzo dobrze chroni i jest ona z Covelliero. I ogólnie jak będziecie kupować te derki, to weźcie sobie rozmiar mniejszy, bo Aaron normalnie nosi 135, a ta derka jest w rozmiarze 125 i jest na niego akurat. Jak miałam 135, to była za duża. Tu jest jeszcze na kanta. Mhm. Nie, za uszy chyba daje. Aha, no to się daje tak o. Ninja. Rębo. Już tak zapina, ale już tego teraz nie na niej zapinałam, bo za chwilę mu ją zdejmuję. Jeśli chodzi o te spraye i w ogóle wszystkie preparaty z Efola, to ich nie ma w Polsce, więc jeśli je chcecie, to musicie zamówić gdzieś za granicą, bo są naprawdę skuteczne, więc wam polecam. A jeżeli chcecie inny spray, który będzie też bardzo dobry, to polecam wam spray z Horseline'a, który możecie kupić z kodem Aaron10 na stronie Horseline'a. No. No i to byłoby na tyle z dzisiejszego filmu. Ja się z wami już żegnam. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i widzimy się w następnym filmie. Pa!